Witam serdecznie, z tej strony Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów.pl. Dzisiaj jest 4 listopada 2013 roku. Zapraszam do analizy wideo, w której zastanowimy się nad tym, jak inwestować w listopadzie 2013. W ramach dzisiejszej analizy przyjrzymy się sytuacji na indeksach zagranicznych S&P 500, Nasdaq oraz DAX oraz polskich WIG, WIG Banki i WIG20 True Rate. Zapraszam do analizy. Omówienie sytuacji rozpoczynamy od indeksu S&P 500 w interwale miesięcznym z dwoma średnimi, oczywiście czerwoną 15-miesięczną i niebieską 45-miesięczną. I tutaj najważniejsze jest to, że październik przyniósł duży biały korpus na indeksie S&P 500. Tu wydawało się, że jest dużo prawdopodobieństwo tego, że rynek wykona ruch powrotny do średniej 15-miesięcznej plus maksimum z 2007 roku. Tak się jednak nie stało i government shutdown jakby tego nie spowodował. Były niepokoje, ale rynek się otrząsnął, wyszedł na nowe maksima i w tym momencie S&P 500 jest na najwyższych poziomach historycznych. Co to oznacza? To oznacza, że dopóki nie naruszy indeks średniej 15-miesięcznej, cały czas musimy zakładać kontynuację trendu. To znaczy każda przecena jest korektą przed kontynuacją wzrostu. Jeżeli przejdziemy na interwał dzienny, to zobaczymy, co się właściwie działo w październiku. Przede wszystkim po informacji o tym, że QE3 będzie kontynuowane i to było jeszcze we wrześniu, rynek wyrysował szczyt, rozpoczęła się korekta, pojawiły się informacje, problemy z budżetem, zejście w okolice średniej SMA 100 i to jest analogia do tego, co miało miejsce pod koniec sierpnia. Duży biały korpus, silny biały, no i odreagowanie, wyjście na nowe maksima. W tym momencie bez zmian wciąż najważniejsza jest średnia SMA 100, dopóki rynek jej nie przełamie, właściwie to oznacza, że trwamy w trendzie wzrostowym. I nawet jeżeli dojdzie do przełamania tej średniej, no to wsparcie mnie średnia SMA 200, ta czarna. I tutaj jest jakby taki długoterminowy trend wzrostowy. Dopóki rynek nie schodzi poniżej tych poziomów, cały czas zakładamy, że trend trwa i rynek kontynuuje wzrost. Wciąż liderem wzrostów za oceanem jest głównie indeks technologiczny. Mamy nowe szczyty, wieloletnie maksima na indeksach technologicznych. Spółki technologiczne, Facebook, Google publikują bardzo dobre wyniki finansowe. No i mamy te różnego rodzaju luki, hossy na tym indeksie. I z punktu widzenia właśnie takiego technicznego, tutaj kluczowe znaczenie ma średnia SMA 50. Tutaj zawsze zatrzymuje się każda przecena, więc nawet jeżeli w tym momencie rynek zawróci i wykona korektę, to zakładamy, że zatrzyma się w okolicy średniej SMA 50, najpóźniej SMA 100 i powraca do wzrostów. I dopóki to się powtarza, cały czas zakładamy, że nic niepokojącego za oceanem się nie dzieje. Przejdźmy teraz do omówienia sytuacji w Europie. Indeks DAX, który również znajduje się na wieloletnich swoich maksimach historycznych. No i z takiego punktu widzenia czysto technicznego, no, jesteśmy na szczycie historycznym. Indeks właściwie co miesiąc, co dwa miesiące jest na nowych maksimach. Średnie prowadzą trend. No i tutaj zakładanie, że dzisiaj jest szczyt na indeksie tym, no nie ma żadnych podstaw. Musimy zakładać, że trend trwa i każda korekta jest, każda przecena jest tylko korektą przed kontynuacją wzrostu. Więc sytuacja za oceanami jest bardzo dobra i nawet jeżeli by się w tym miesiącu rozpoczęła przecena, no to z technicznego punktu widzenia jest to tylko korekta przed kontynuacją wzrostu. Przejdźmy do rynku polskiego i omówienie rozpoczniemy od indeksu najszerszego WIG. I tu jest interwał miesięczny. Specjalnie wybrałem ten interwał, żeby pokazać, jak to wygląda w szerszej perspektywie. I zobaczmy, październik, czyli ta duża biała świeca październikowa, która wyłamała maksima z 2011 roku, świadczy o tym, że rynek jest bardzo silny. Tutaj w tym momencie atakujemy czarny korpus ze stycznia 2008 roku. Prawdopodobnie tutaj pojawi się jakaś przecena, ale im mniejsza w tym momencie będzie korekta po tym dużym białym korpusie październikowym, no to tym lepiej dla kontynuacji wzrostów. Więc z technicznego punktu widzenia wsparcie widzimy na połowie nawet tej białej świecy październikowej, to są okolice 52 tysiące punktów. Zakładamy, że rynek powinien wykonać płytką korektę i kontynuować wzrosty. Im większa korekta, no to tym słabsza perspektywa dalszych wzrostów. Rynek wybił ważny poziom i jeżeli jest silny, nie powinien dawać okazji spóźnialskim do kupowania akcji z niższych poziomów. Oni muszą gonić rynek, a on powinien być co tydzień, co miesiąc na wyższych poziomach. Teraz WIG20, ale taki liczony analogicznie do pozostałych indeksów jak MWIG40, SWIG80 czy WIG, czyli True Rate uwzględniający dywidendy i prawa poboru, no pokazuje, to jest wykres w interwale tygodniowym, pokazuje, że już doszło do wyłamania zarówno maksimów z 2011 roku, jak i szczytów ze stycznia 2013 roku. I zobaczmy, że rynek wykonał ruch, wyłamał te poziomy i tutaj znajduje się solidne wsparcie dla rynku. Więc z punktu widzenia tych dużych spółek ten potencjał korekcyjny wcale nie jest taki duży. Więc z technicznego punktu widzenia możemy założyć, że mamy ruch powrotny teraz w okolice tych przełamanych dwóch istotnych maksimów i rynek już powinien szybko powracać do wzrostów. Więc to jest wykres, który teraz uważnie obserwujemy w połączeniu z indeksem WIG w interwale miesięcznym. No i na koniec dalej bardzo istotny indeks, czyli WIG Banki, najpierw w interwale tygodniowym. I tutaj zobaczmy, że WIG Banki już zbliżają się do maksimów z 2007 roku. Rynek jest naprawdę bardzo, bardzo wysoko i w ogóle banki z punktu widzenia takiego technicznego zachowują się, no są jednymi z najsilniejszych spółek na polskiej giełdzie, a jeżeli uwzględnimy ich kapitalizację, to nie mają sobie równych. I pod względem technicznym banki były, przypominam, że mówiliśmy o tym, że tu był układ średnich sugerujący gotowość do dynamicznego ruchu, no i ten dynamiczny ruch bez wątpienia nastąpił. W tym momencie jedyne, co nas niepokoi, no to fakt, że rozpoczął się sezon wyników, mamy pierwsze dobre wyniki ze spółek bankowych, a jakby tego dalszej zwyżki na spółkach bankowych nie widać, więc to być może sugeruje, że jednak ta korekta w listopadzie wystąpi i to prawdopodobnie jednym z sektorów będą właśnie banki, ale z technicznego punktu widzenia zakładam, że ta przecena nie powinna sięgnąć głębiej niż średniej SMA 50 i powrócić do wzrostów. Podsumowując, sytuacja na indeksach zagranicznych jest dobra, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech, więc tutaj jakbyśmy na to nie patrzyli, pod względem technicznym każdą przecenę musimy interpretować jako korektę przed kontynuacją wzrostów. Październik okazał się bardzo dobry dla polskiej giełdy, tutaj rynek mocno wystrzelił, no i kto nie załapał się jeszcze na akcję, no to ma problem, bo ceny są wysokie i teraz rynek się zastanawia, czy wykonać korektę, czy wykonać ten ruch powrotny na WIG20 True Rate do wyłamanych maksimów ze stycznia 2013 roku, czy nawet do tych maksimów z 2011 i kontynuować wzrosty, czy też w ogóle się nie zatrzymywać. I tutaj z tego punktu widzenia naszym zdaniem kluczowym sektorem są banki. Warto obserwować wyniki finansowe banków do końca miesiąca i patrzeć, jak na nie reaguje kurs. Jeżeli to będą dobre wyniki, a nie będziemy widzieli wzrostów, no to perspektywa korekty będzie coraz bardziej prawdopodobna. No ale ta korekta oczywiście z punktu widzenia długoterminowego będzie przez nas interpretowana jako korekta, jako okazja do zakupu akcji z niższych poziomów przed kontynuacją wzrostów. Dziękuję teraz za uwagę. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Pozdrawiam i życzę dużych zysków. Jeżeli zainteresowała Ciebie analiza wideo i chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu na giełdzie, pobierz teraz e-book mojego autorstwa pod tytułem Jak analizować wykresy giełdowe. Dowiesz się z niego m.in. o tym, jak skutecznie inwestować z użyciem analizy technicznej, czy trzeba przewidywać przyszłość, żeby zarabiać na giełdzie, jaki sposób inwestowania przynosi największe zyski. Wejdź teraz pod adres strefainwestorów.pl/ebook lub kliknij w link pod wideo, aby pobrać e-book za darmo.